Witam raz jeszcze w kolejnym odcinku Shaolin Kung Fu by Radek. W poprzednim odcinku omawiałem Wam ruch Subu Go Chuen, czyli hak wykonany w postawie Subu. Mam nadzieję, że w miarę przejrzyście Wam pokazałem, w jaki sposób jest ten ruch trenowany we formie, w jaki sposób wykonuje się ruchy rękami, do czego te ruchy służą. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, omówić, dlaczego akurat Go Chuen wykonuje się w postawie Subu. Jak to się ma do faktycznej, realnej techniki walki? Oczywiście ma to swoje praktyczne uzasadnienie. I już Wam to powoli tłumaczę. Stańcie sobie w pozycji walki. Osoby, które są praworęczne, zazwyczaj walczą z lewą ręką z przodu. Osoby leworęczne powinny stanąć odwrotnie. Stojąc w pozycji walki i wykonując hak, robię to mniej więcej w ten sposób. Nieważne, czy to będzie trenowanie techniki, czy to będzie na przykład wynikało z jakiejś akcji. Hak wykonywany przednią ręką. Ruch ręki od dołu do góry. Ale cały ten ruch rozpoczyna się w przedniej, w tym wypadku w lewej stopie. Unosimy piętę lewej stopy. Stopa skręca się na palcach, w wyniku czego skręca się kolano. Siła wychodząca ze stopy w wyniku niesienia pięty przechodzi przez kolano, biodro. Zaczyna skręcać się biodro. Dalej siła idzie ku górze. Dociera do naszej pięści. W ten sposób hak jest o wiele mocniejszy. Nie uderza się tylko samą ręką. Można tak się rozgrzewać oczywiście, ale samo uderzenie hakiem od dołu do góry, gdzie angażowana jest stopa, noga oraz biodro, jednym słowem ruch ciała, jest o wiele mocniejszy, o wiele silniejszy. Zaczynamy generować siłę poprzez uniesienie pięty i skręt na palcach przedniej stopy. Skręcamy stopę, unosimy piętę. Dalej siła przychodzi przez kolano. Kolano skręca się do środka. Idzie do biodra i później do pięści. Mamy hak przednią ręką. Przednią pięścią. W tym uderzeniu jest wtedy większa, o wiele większa moc i siła. No dobra, jak to ma się teraz do Subu? Subu Go Chuen? Już Wam tłumaczę. Spójrzcie na to, na ten ruch od strony bocznej. Wykonuję sobie jakąś akcję. Stop. Co się dzieje? W wyniku skrętu na przedniej stopie, podniesienia pięty przedniej stopy, skręcam kolano, a ciężar ciała przenoszę na nogę tylną. Siła idzie w górę do pięści. Od stopy do pięści. Zobaczcie. Stopa oparta na palcach. Pięta uniesiona. Kolano skręcone do środka. Biodra skręcone. Ciężar ciała spoczywa w większej mierze na nodze tylnej. W tym przypadku prawej. Kolano jest więc ugięte. Co Wam to przypomina? Obniżę. Postawa Subu. I ruch Go Chuen. Subu Go Chuen. Jak widzicie, ten ruch ma swoje uzasadnienie. Jedynie chińskie sztuki walki, japońskie, czy ogólnie różne azjatyckie sztuki walki mają do siebie to, że pewne ruchy są jakby troszkę ukryte, zakamuflowane i czasem nie do końca wiadomo, co jest co, co dany ruch oznacza lub po co on służy. Mam nadzieję, że w tym odcinku przybliżyłem Wam, do czego służy Subu Go Chuen. A więc, oprócz tego, że ćwiczyć można typowo technicznie, tak we formach, można ćwiczyć ten ruch typowo bojowo. Stojąc w pozycji walki, generując siłę w stopie, skręcając stopę do środka razem z kolanem,
unosząc lekko biodro, skręcając, przenosząc siłę do uderzającej lewej pięści. Bądź prawej, o ile znajdujemy się w pozycji odwrotnej z prawą nogą w przodzie. W ten sposób. Oczywiście ten ruch oczułem, który trenowaliśmy we formie w poprzednim odcinku, możemy wykonać z ruchem otwierającym. Czyli na przykład wykonałem uderzenie, przeciwnik się zasłonił gardą. Ja wykonuję ruch otwierający, odsuwający mu tą gardę na bok i wykonuję hak. A zatem postawa walki i hak. Zaczynamy od stopy i siła kierowana jest poprzez uniesienie stopy w górę, skręt bioder aż do naszej pięści. Jeszcze raz. To jest właśnie Subu Gouchuan. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam, dlaczego akurat w ten sposób trenowany jest ten ruch. Zapraszam do kolejnych odcinków Shaolin Kung Fu by Radek.